Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tak jak mówiliśmy, mamy tutaj 10 gołębi na sprzedaż z hodowli Mateusza Muzioła. Przed chwilą się zakończył tutaj lot. Znaczy nie zakończył się, dla nas się, że tak powiem, kibicowanie zakończyło. Skończyliśmy też robić zdjęcia i chcemy pokrótce te 10 sztuk gołębi, które mamy do sprzedaży, zaprezentować. Pierwszym gołębiem, którego będziemy prezentować, jest gołąb 27,53, a może ja tak tylko i tak z pamięci tylko troszeczkę opowiem, są kuka, patrzę, cała klatka kolorowe takie są. Tak. I tu mamy akurat ojca tego gołębia od Rafała Pasonia, oryginała. To jest 40,43. 6 albo 6 to jest, w każdym razie ojcem jest gołąb wychodzący się wnuk z syna Bak 17 Albrechta, natomiast z strony matki to jest chyba Tim Bremen, coś takiego. Ale to widziałem, że to są gołąb, tamten gołąb był lotowany w oddziale 072 Wejherowo czy Rumia, tam u kolegi Zdzisława Lademana 2 lata temu w lidze 2021 roku. On sam sobie doskonale radził. Zresztą... Tak. Tam było tak, że wszystkie gołębie, chyba trzeci konkurs miał z jednego lotu, ale był gołębie tam, przy gołębie Rafała Posonia, tam ze wszystkich, które pięć było, pozostało i chyba wszystkie miały konkursy. Chyba jeden miał tylko cztery konkursy, także to i tak Wojtka Hańderka tam też były bardzo dobrze takie. A mamy znowu, tu dołożyłem z mojej złotej pary imbret z parowania brat na siostrę. U siebie, nie wiem, zostawiłem dwa albo to trzy. To ta stara DV-ka? Tak. I u siebie zostawiłem dwa albo trzy do lotu, ale nie wiem, jeszcze tak nie sprawdzałem. Będziemy patrzeć właśnie, ten zobaczymy. Ten ma numer, jeszcze raz przypomnijmy. 2753. One są w trakcie pierzenia już pomału, ale jeszcze, tak. Jeszcze ten, jak ktoś sobie by nabył, to może przygotować, to jeszcze do rozpłodu może pójść na koniec roku, nie? Dokładnie. Na początek, na przyszłego, także w zależności, czy ktoś chce mieć młode. Na koniec roku też może ciężko być, ale... Tu będzie 2786, też samczyk prawdopodobnie. Mhm. Mocny bardzo wyszedł i to jest znowu z wnuka Sagana od Markusa Sotora. To jest ten, co kupiliśmy na wystawie ogólnopolskiej. To był podwójny wnuk od strony matki, od ojca, chyba Sagana, nie? Taki inbred mocny ale na Sagana. Jeszcze coś Golden Prince dołożony. No coś takiego. Coś no. Takiego było. A matka znowu jest wyhodowana u mnie i to jest wnuczka Jeffersony. Od... Ojciec był jej Łepuchów. Czyli dziadek oryginał był od Łepuchów, więc syn Jeffersony. To mamy jedno, jest też tutaj bodajże drugi z gniazda. Jak się nie mylę, ten nie, to będzie ten. Taki większy one są chyba trochę, nie? Ten. To jest drugi z gniazda. Ten ma numer jaki? 2785. Mhm. I ten wyszedł nakrapiany za tatą. A mama była niebieska także, ale są takie nerwowe, że nie idzie ich pokazać, nie chcą się nic nam ułożyć, tym bardziej, że jeszcze gołębnik. Ale widzą. Przy zdjęciu to było tak bardzo nawet, że stały. To było zdziwione. No zobaczymy. No one tu już gołębnik widzą, to nie chcą. A były oblatywane? Nie. Nie, to nie. Może niektóre jeszcze z nich by się nadały do lotu, ale ja też tak nie miałem nie, czasu, to żeby tam je rozlatywać. Oczywiście. Te późniejsze, dlatego zostały w rozpłodzie. Wtedy mamy tak. Szymla takiego. Szymel. Szpaka, szymel, jak to mówią. 2789. Mhm. I tutaj ojciec, to jest oryginał Heinderek od ciebie, pożyczony. Nie wiem, to były 23,20, to na internecie tam zobaczymy. Ale z tego, co tam patrzyłem, to był chyba potrójny. Trzy razy olimpijczyki miał jakieś tam wywodzie, nie? Z trzech olimpijczyków się wywodził. Także to jest to. A matka jest znowu córka mojego wystawowego i białej. I do tego gołębia półbrat był 2 lata temu na wystawie ogólnopolskiej w kategorii F na młode. Mhm. A tu mamy drugiego z gniazda i tam to prawdopodobnie będzie samiczka, co schowałem, a to jest na 100% samczyk, bo już zaczyna o gniazda walczyć. Bardzo charakterny, mimo że on jeszcze nie jest. Czyli Wojtka Hańderka 23,20. Tak. Nie pamiętam teraz dokładnie, ale kurde, no nie miesz o to, w wodowodzie to wszystko jest, tak? My dysponujemy akurat gołębiami. Ten ma skrzydło typowo taty, bardzo długie. I mamy takie właśnie, że mówię, dokumentację taką fotograficzną, mamy bardzo dużą do tego całej hodowli praktycznie Wojtka Hańderka, znaczy do dużo gołębi. Tutaj do Mateusza to prawie wszystkich 100%, nie? To w każdym razie w tym roku na pewno uzupełnimy, bo tu się już w przyszłości tak postanowiliśmy, że każdy gołąb będzie miał zdjęcie, wtedy się łatwo tym zarządza. Dokładnie. Tutaj mamy takiego, jakiej barwy to jest? Połowy czerwony, takie czerwone nakrapiane. Też fajny samczyk czerwony wyszedł. I tutaj ojciec to jest z mojej złotej pary z samczyka. Z mojej złotej pary i z samiczki od Rainera Putmana, co była z Fineke, bodajże i Kleine Dirka. Mhm. A matka jest oryginalna od Arka Maziarza, 100% z Wosów. Także zobaczymy. Też mam chyba dwa u siebie i te akurat sprawdzałem, wiem, że na ten lot obydwa szły, ale jak to po tym locie wyszło, to nie tutaj wiem. W tym locie, jak patrzyliśmy, to jeszcze 49 było.
tak? Tak. 49, tak. Czyli od tego momentu przez ten czas, co robiliśmy, ale przez ten czas, co robiliśmy, to ile nam doleciało? 4 czy 5 sztuk. 4, no. Teraz mamy 2806 nakrapiany. Tutaj mamy ojca, oryginał Rainer Putman, wnuk Superdomena. To też wystawy ogólnopolskie kupione, tak? To jest ten, co kupiliśmy? Tak, tak, tak. A znowu to matka... był też podwójny wnuk Superdomena. Bodajże, mhm. Tak. A matka znowu jest oryginał Markus Sotor i wywodzi się z Armando. Tylko tam był jakiś późny wychowany z Armando i połączony na jego lotniki. Tak? Mhm. To mi się akurat podobało, bo lubię, jak są gołębie lotne dołożone do tych ładnych rodowodów. Także to był 2806. A tu mamy 2807, drugi z gniazda. Także... My tych gołębi będziemy mieli później jeszcze więcej trochę, ale poczekamy, aż się wypierzą. No, praktycznie te inne już poszły no, trochę mocniej mocno, to nie, tak ten, no. Nie nadają, nie? Ale będziemy je mieli przygotowane 2807, już na zimę bardziej. Tu jest drugi z gniazda, także powinien być raczej samczyk i samiczka. Mhm. To będzie samiczka 2807, a to drugie samczyk. Także co nam jeszcze zostało? I ten mazany, chyba to jeszcze nie był. Te był, tak, no no. Z jednej pary to szybko idzie. Także 10 sztuk mamy takich teraz przygotowanych. To tu chyba będzie też samczyk, taki mazany wyszedł, ale to jest wnuk mojego starego mazaka z 2009 roku. Także pewnie w niego uderzyło. A matkę znowu mamy oryginał Kurt Weidkamp, co ją kupiłem w zeszłym roku. Z tym, że tam więcej gołębi z tej hodowli kupiłem i się super sprawdziły i u mnie, i u Mariusza Cybulskiego. Bo w lotach gołębi młodych uczestniczyło u nas po 6 sztuk i po 5 skończyło loty, także frekwencja super. No zobaczymy. Dobra, także zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tymi gołębiami, do jakichś zakupów, tym bardziej, że za chwilę już powinna poczta ruszyć. My je wystawimy na tydzień, za przyszłą niedzielę się będą kończyć, także od poniedziałku następnego tygodnia będzie możliwa wysyłka. Miejmy nadzieję, że poczta już wtedy zacznie. Jak nie, to tam też jest taka ilość, że w razie czego postaramy się je dowieźć, jakby jakiś problem był z dowózką. Także na razie odbiór osobisty też wchodzi w grę. Także dziękujemy bardzo, życzymy powodzenia, do zobaczenia, dobry lot. Dobry.